Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś prezentujemy kolejny wywiad z cyklu Wyleczenie amantadyną. Naszą rozmówczynią jest pani Jola, która opowie nam o przebiegu choroby i leczeniu amantadyną. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Dziękuję bardzo, że zdecydowała się Pani wziąć udział w dzisiejszej rozmowie. Proszę nam opowiedzieć, jak i kiedy zaczęła się u Pani choroba? Ja zaczęłam chorować pod koniec stycznia. Zaczęło się tak zupełnie niewinnie, bo na początku to były tylko dreszcze, potem kolejnego dnia zaczęła mnie boleć bardzo głowa, kolejnego dnia to już był olbrzymi ból głowy, olbrzymi ból oczu, gorączka, no i bóle stawów, mięśni i ogólnie całego ciała. I to tak trwało kilka dni. Żadne leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe zupełnie nie działały na mnie. Także przez te kilka dni no to była wyjątkowo męczarnia. No i tak mniej więcej objawy trochę zaczęły ustępować przez weekend. Już zaczęło być troszkę lepiej, zaczynałam jeść i już myślałam, że tak pomału choroba przechodzi. Z tym, że no, cały czas utrzymywało się to olbrzymie osłabienie, no i gorączka cały czas jeszcze była. No i myślałam, że przez weekend wydobrzeje, ale niestety najgorsze było przede mną. Od następnego tygodnia właśnie już nie mogłam jeść, gorączka cały czas się utrzymywała i zaczynały się problemy z jedzeniem. Po każdym kęsie zaczynał się kaszel. I potem już niestety wymioty. I to tak trwało dwa dni, także był całkowicie po prostu jadłostręt i nie byłam w stanie na jedzenie patrzeć. Czy kontaktowała się Pani z lekarzem? Próbowałam skontaktować się z lekarzem we wtorek, ale niestety nikt nie odbierał w przychodni. W środę również próbowałam się dodzwonić, też nikt nie odbierał i dopiero w czwartek udało mi się zamówić wizytę. I dopiero po godzinie 16 miałam e-wizytę i pani doktor po prostu zaleciła zrobienie testu, którego no ja nie chciałam na początku robić, bo no nie sądziłam, że to będzie naprawdę COVID. No ale pani doktor stwierdziła, że jeżeli mi się pogorszy, to nie będzie wiedziała, do którego szpitala mnie wysłać. No więc zgodziłam się na przyjazd karetki. No, karetka przyjechała dopiero w sobotę po 3 dniach. Wzięła wymaz, także tuż przed północą był wynik pozytywny. No i dalsze, że tak powiem, no, siedzenie w domu i wegetacja. I cały czas wysoka gorączka i że tak powiem, no, żadnej pomocy tak naprawdę od naszej służby zdrowia, bo pani doktor żadnej nie zaleciła, żadnego leczenia nie wprowadziła, nic. Tylko ten test i to wszystko. A pracownicy pogotowia również nie zaproponowali pani żadnego leczenia? Nie. Nie, po tym jak okazało się, że ten test jest pozytywny, no to były telefony z opieki społecznej, czy potrzebuje pomocy. No i policja też codziennie dzwoniła, sprawdzała, czy jestem w domu pod wskazanym adresem. No i też tą aplikację prosili, żeby założyć, wysyłać zdjęcia, także tak to wyglądało. A kiedy zaczęła się pani leczyć amantadyną? Ja dostałam amantadynę 10 dnia i dostałam ją od znajomych. Po prostu mój anioł stróż zaczął działać. Także miałam bardzo dużo szczęścia, że to znajoma przez swojego znajomego lekarza załatwiła tą amantadynę. Chociaż były potworne problemy, żeby zdobyć receptę, dlatego że lekarz wypisał receptę na 100%. Oczywiście apteka nie chciała tego leku wydać, więc potrzebna była kolejna recepta na 30%. No i dopiero wtedy można było z apteki ten lek uzyskać. Także no, miałam bardzo dużo szczęścia. No, żadnemu z moich znajomych nie udało się tej amantadyny zdobyć, pomimo że opowiadałam, że mnie ta amantadyna, że ta amantadyna uratowała mi życie. No ale
były bardzo duże problemy. Także nikomu, naprawdę nikomu się nie udało tej amandy, w ogóle recepty nie udało się zdobyć. Także to w tamtym czasie to była wręcz rzecz niemożliwa. 10 dnia zaczęłam brać amantadynę. No i nie miałam zupełnie pojęcia, co to takiego. No ale brałam tak, jak zalecił ten lekarz, 3 razy dziennie po 100 gram po tej dawki, po 100. Także postępowałam zgodnie z zaleceniem lekarza i brałam na początku to 3 bądź 4 dni, 3 razy po 100. Ale zauważyłam, że efekt był bardzo szybki, bo już po niecałych 24 godzinach wrócił mi apetyt. Wszystkie bóle minęły, ból głowy, ból oczu, wszystkie te bóle mięśni, bóle stawów, to wszystko ustąpiło. Jedyne co to pozostała ta gorączka, no ale gorączka się utrzymywała praktycznie przez te 14 dni cały czas, nie zmieniała się. Po 2 tabletkach amantadyny ja już czułam dużą poprawę, bo już zaczęłam jeść. Te pierwsze kęsy to po prostu to był najlepszy posiłek, jaki chyba w życiu jadłam, a na drugi dzień, pomimo tego olbrzymiego braku sił, wstałam i usmażyłam sobie pierś z kurczaka. I tak się cieszyłam, że będę żyć tak, że to było olbrzymie szczęście i nie wierzyłam, że ten lek tak szybko zaczął już działać, że to naprawdę pomaga. Że gdyby nie ten lek, to na pewno by to się nie skończyło dobrze. Dopiero 14 dnia rano już nie było gorączki. Ale cały czas niestety było to potworne osłabienie, także nie miałam siły w ogóle na nic. Nic w domu nie mogłam robić. Cały czas po prostu potwornie się pociłam, także cały czas po prostu chodziłam niemalże w mokrych ubraniach. Trzeba było non-stop zmieniać ubranie, bo cały czas to było po prostu potwornie mokre. No i niestety no to osłabienie to u mnie to wygląda, praktycznie to było miesiąc czasu. Bo ja miesiąc czasu w ogóle z domu nie wychodziłam. I potem, żeby jeszcze wzmocnić się, no to już musiałam niestety wziąć urlop, bo lekarz po tej izolacji też nie był skory, żeby dać zwolnienie. Dostałam tylko 4 dni do piątku i lekarz stwierdził, że już więcej mi nie może dać, więc jeszcze wziąłam 2 tygodnie urlopu, bo kompletnie sobie nie wyobrażałam, żeby wyjść z domu i normalnie funkcjonować i wracać do pracy, bo nie miałam po prostu siły. A jak czuje się pani teraz? W tej chwili czuję się bardzo dobrze, nie mam żadnych nie mam objawów, nie mam żadnych powikłań, nic nie mam. Robiłam wszystkie badania, robiłam w maju, także ani w płucach nic nie ma, ani i wszystkie badania moczu i krew, także tam nic kompletnie, nic nie zostało, żadnego śladu, jakichś żadnych takich przykrych wiadomości nie było. Także ja w zupełności wróciłam do stanu sprzed choroby. Bardzo mnie to cieszy. A na koniec może skupmy się na czymś bardzo optymistycznym. Co pani zdaniem możemy zrobić teraz w tej sytuacji, w której jesteśmy i czy jest jakieś światło w tunelu? No myślę, że powinniśmy jak najszybciej dopuścić ten lek do takiego normalnego użytku. Tak jak ja na początku bardzo się bałam tej choroby i nie wiedziałam, co będzie ze mną, z moimi znajomymi. Także naprawdę nie trzeba się tej choroby bać. To nie jest jakaś straszna choroba. Przypomina po prostu grypę, tylko trochę mocniejszą. I bardzo szybko się leczy, bardzo skutecznie. Także mamy lek, który po prostu trzeba zacząć stosować. Który uważam, że jest całkowicie bezpieczny. Jedynym skutkiem ubocznym amantadyny to jest euforia, bo ja po prostu wiedziałam, że będę żyć. Byłam bardzo szczęśliwa, bo były 2 takie momenty, kiedy już myślałam, że po prostu będzie najgorsze. Także cieszę się, że jest taki lek, który pomaga ludziom.
Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Ja ze swojej strony po raz kolejny zachęcam Państwa do kontaktowania się ze mną na maila amantadyna@protonmail.com. Jeśli leczyliście się Państwo amantadyną i chcielibyście się z nami tym podzielić, czekam na Wasze maile z niecierpliwością. I zapraszam również do odwiedzenia strony amantadynadlapolski.pl, na której znajdują się informacje na temat badań klinicznych nad amantadyną z kraju i ze świata, wywiady z lekarzami i z pacjentami, jak i listy poparcia dla amantadyny. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.